Ciążowa sesja zborowskiej pokazała brzuch i córkę. Przepięknie, Zosia zborowska jest w dziewiątym miesiącu ciąży. Poród z pasem Anna zdecydowała się pokazać brzuch tuż przed rozwiązaniem. Zobaczcie zdjęcia. Zofia Zborowska w ciąży, Zofia Zborowska i Andrzej Wrona po raz pierwszy zostali rodzicami w 2021 roku. Wtedy powitała na świecie córeczkę Nadzieję. Choć Gwiazda chętnie opowiada o macierzyństwie i dziewczynce, należy do rodziców, którzy nie pokazują w mediach społecznościowych twarzy dziecka. Skąd pomysł na tak oryginalne imię? Otóż stoi za wszystkim piękna historia, będąc w ciąży z nadziejką, Zosia mierzyła się z czerniakiem. Na szczęście, szybka reakcja i leczenie pozwoliła jej bez przeszkód powrócić do normalności. Nie był to jednak dla niej łatwy okres. Obecnie już odlicza dni do kolejnego porodu. Kilka miesięcy temu Zosia Zborowska ujawniła, że razem z Andrzejem, Wroną po raz kolejny zostaną rodzicami. Na świecie ma się pojawić kolejna dziewczynka. Jak w poprzedniej ciąży, tak i teraz aktorka na bieżąco relacjonuje w sieci swoje samopoczucie. Po wspaniałym baby Shower przyszedł czas na odliczanie do porodu. Pędzel, bo tak na siostrę mówi Nadzia już niedługo dołączy do rodziny wronów. Zosia Zborowska na ostatniej prostej do porodu, Zofia Zborowska już jest w końcówce ciąży. Aktorka odlicza dni do porodu, a w sieci pokazuje przygotowania do przyjęcia w domu noworodka. Nie ukrywa zmęczenia i nie zawsze przykłada się do stylizacji. Zresztą jej fani wiedzą, że naturalne podejście do social mediów to drugie imię Zosi. Dzielnie uczestniczą w tym wszyscy domownicy, łącznie z jej czworonożnymi członkami Wiesią i Krysią. Właśnie ogłosiła, że to już ostatnia prosta. Na Instagramie pokazała efekty pięknej sesji ciążowej, na której widać także nadzieję i napisała. Zdjęcia są przepiękne, za co podziękowała w dalszej części wpisu. Zaznaczyła, że tak chciałaby wyglądać przez najbliższe tygodnie. jak wszystko wyszło poniżej, a my już czekamy na wieści o narodzinach kolejnej córeczki Zborowskiej i Wrony.